Cześć, witajcie tutaj Ingowy Dziadzia. Butelki odłożę. Film się z tymi produktami, słuchaj, pojawi. Dokładnie dzień lub dwa. I z tego względu pojawia się też film z mikrofibrami od FX Protect. Dostałem paczuszkę. Ten film z tą paczuszką będzie któregoś pięknego dnia. Ale na chwilę obecną chciałem się pochwalić nimi z tego względu, że bardzo mi... Mamy tylko 3 minutki, bo mi się karta skończy, więc to będzie szybki strzał, a pracę tymi mikrofibrami zobaczysz na mańku. Teraz tak, od czego chciałbym zacząć? Do szyb, gdzie ona była. O! Shiny Glide, nie wiem jak to przeczytać, Glass Cleaning Towel. Słuchaj, rewelacja. To jest taka jakby pianka, gąbeczka. Chłonie mnóstwo. Zobacz, jedna strona nasączona, przez drugą w ogóle nie przeszło. Niekończąca się historia. Ja to tutaj nawet w filmie, w tym, który będzie, powiedziałem, że ta mikrofibra to na autobus. Nie na auto. Naprawdę, jedną stroną myłem, drugą docierałem. Rewelacja. Bomba. Kolejna, którą używałem, to była do top coatu. Tak, to była ta, z fajnym splotem, krótki włos, taka, można powiedzieć, że do zbierania powłok, bym powiedział, taka idealna, znaczy idealna, no tak wygląda. I to była, kurczę, nie pamiętam, która to była chyba ta, tak, Blue Sky, nie, Mint to była zielona, a to był, Mystic Blue, to chyba ta, tak, to chyba ta, 350, tak, to chyba ta, kurczę, już się pogubiłem, widzisz. Nie, to ta jest 300, to nie chyba, nie Mystic Blue. Przepraszam, nie wiem, która to była, ale prawdopodobnie to chyba Blue Sky. To była ta, tak mi się wydaje, rewelacja. Kawał mięsa, naprawdę, kawał mięsiwa. Super, rewelacja. Później było co? Później jechałem z, co ja zarzucałem? Później poszedł wosk bodajże, z tego co pamiętam. Tak, i woskiem bawiłem się, to już na pewno ta. Ta Mint Green, rewelacja, 550 gramatura, rewelacja. I to jest tak, że ona z drugiej strony ma troszeczkę krótki ten włos, ale też fenomenalnie się nią pracuje. Bardzo fajna, czuć, kawał mięsa, naprawdę kawał mięsa. I ostatnia to była ta, Mystic Blue właśnie, o, 350. I ona też jedna strona dłuższa. Z tych wszystkich, które teraz pokazałem, ta taka, można powiedzieć, że najsłabsza, taka najdalej. Ja bym tę to bym używał do wymywania past. Na kudeczku to tam, no, szału nie było, ale nie jest źle. Na szczęście kudek był całkiem przyzwoity. Dobra, to mamy. Kolejną rzeczą to był padzik mikrofibrowy do dressingów, do wnętrza. Malutki, fajnie, bo nie jest kapciem, jest taki zbity. Jakość wykonania, no tutaj gdzieś nierówny, przy aplikacji wiadomo, te włoski gdzieś tam się wyrywały. To była pierwsza akcja, więc z tego względu, ale przyjemny. I kolejny, ale to się już pojawiło w przyszłych filmach. Biała, rewelacja. Polar White. Tę to będę chciał do wosku. 500, mięciutka i to widać, ewentualnie jakiś idealny quick detailer. Mikrofibra Sude. Kawał szmaty, naprawdę kawał szmaty. I tutaj ostatnia też Royal Coral, też z takim fajnym splotem. Myślę, że ona się sprawdzi przy którejś powłoce. Też będę chciał ją użyć. No dobra, dzięki FX Protect za wysłanie paczki. Reszta produktów się pojawi. Co do mikrofibr, ta dla mnie taka najsłabsza, 350, taka, no powiedzmy, że do past. O, do past bym chętnie, ale reszta, naprawdę, ta mięso, tu jest kawał mięsa, no a ta to jest mistrz w ogóle. Ta, pomimo że sztywna, naprawdę rewelacja. No dobra, zaproszę Cię. Dzięki za obejrzenie. Wyczekuj tego filmu pod tytułem Projekt No Name. Będą używane właśnie te mikrofibry od FX Protect. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, Dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie.